Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgierd. Były wieloletni współpracownik wywiadu, potem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. Dziś porozmawiamy o folwarku, który sobie uczynił z Polski Jarosław Kaczyński. Taki prywatny folwark. Głośno było o dwóch teraz takich próbach sprywatyzowania wymiaru sprawiedliwości, która odbiła się bumerangiem w taki sposób, znaczy wróciła bumerangiem, odbiła po prostu w taki sposób, że się Kaczyński błyskawicznie z niej wycofał. Chodziło o zmianę prawa dotyczącego przeprosin konkretnie pod Jarosława Kaczyńskiego. Chodziło o to, aby nie trzeba było wykupywać, aby sądy straciły możliwość wydawania wyroków, które nakazują wykupienie przeprosin w miejscach, w których dochodziło do naruszeń, co powodowało gigantyczne koszty u tych, których to dotyczyło, czyli u no, tych, którzy zostali uznani za winnych naruszeń dóbr osobistych, a czasem rzeczywiście idącym w setki tysięcy złotych. Ale Jarosław Kaczyński zaproponował jako remedium wykupienie do 15, grzywnę do 15 tysięcy złotych i opublikowanie tych przeprosin w monitorze sądowym, którego zasięg jest zerowy, nikt tego nie czyta. Więc tym sposobem przeprosiny, często kosztujące setki tysięcy złotych, na przykład kiedyś pan Zbigniew Ziobro przegrał proces z doktorem Mirosławem G., któremu zarzucił, że pozbawiał życia pacjentów. No i został uznany, nakazano mu wykupienie przeprosin w ważnych telewizjach. No to był gigantyczny koszt. No i on akurat go poniósł. To podaję przykład. No bo dlatego, że naruszenie zostało dopuszczone, to co było emitowane w programach o najwyższej oglądalności. W tym samym sąd uznał, że takie zadośćuczynienie jest adekwatne. W każdym razie, no tutaj oprócz tego, że wniesiono tą ustawę i uwaga, wpisano tam przepis, żeby działała z mocą wsteczną właśnie w konkretnym przypadku Jarosława Kaczyńskiego, to oprócz tego pierwsza prezes Sądu Najwyższego, Małgorzata Manowska, która oczywiście, jak to zwykle w przypadku PiS-u, została wybrana ze z naruszeniem prawa, nie otrzymał nominacji ten sędzia, który otrzymał najwięcej głosów sędziowskich, tylko właśnie kandydatka PiS-u. No i tutaj dała dowód na to, że jest tym, o kim wszyscy, kolejny dowód, bo tych dowodów było więcej, że jest tym, kto wszyscy mówią, że nie ma nic do prawa, tylko po prostu realizuje wolę polityczną. Złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, żeby przepis, z którego Jarosław Kaczyński był ścigany, Trybunał Konstytucyjny, czyli pani Julia Przyłębska, realizująca się jako kucharka Jarosława Kaczyńskiego po godzinach, uznała ten przepis za niekonstytucyjny swoim jednym z 15 wyroków w ciągu roku, bo tam się nie przepracowują za te kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie. Oczywiście ten Trybunał nie ma żadnej mocy sprawczej, bo od 2016 roku, kiedy przestał tam, znaczy tam 2000, tam właśnie jak przestał zarządzać tym Trybunałem profesor Rzepliński i dopuszczono do orzekania tych sędziów, dublerów nielegalnie wybranych, cały Trybunał utracił legitymację prawną. Ale w każdym razie tutaj pokazali podejście, że przepisy robią sobie pod siebie, że drukują nawet wyroki Trybunału, tego Trybunaliku Konstytucyjnego, Trybunału Kaczyńskiego też pod siebie. Szkody wyrządzili. Kaczyński w końcu skorzystał z tej propozycji po czasie, co prawda, bo to była świąteczna promocja, ale Sikorski nie był małostkowy i go rozgrzeszył. Uznał, że te 50 tysięcy po prostu zamyka spór i uznał to za przeprosiny, tak jak mi obiecał. Natomiast to był tylko jeden z wielu praw. Na przykład zacznijmy od takich pierwszych spraw, które oni uchwalali. To była taka historia, w której Ziobro, to nie jest żart, na początku 2016 roku zmienili prawo w taki sposób, aby Ziobro mógł dokonywać sobie przecieków z akt śledztwa i pokazywać je komu tylko mu dusza zapragnie.
Po prostu artykuł ustawy o prokuraturze generalnej, o prokuraturze zmienionej przez PiS na początku 2016 roku pozwala prokuratorowi generalnemu, czyli właśnie Zbigniewowi Ziobrze i prokuratorom krajowym na udostępnianie informacji dotyczącej konkretnej sprawy innym osobom i mediom. I to był przepis, który właśnie ochrzczono Lex Kaczyński, ponieważ za poprzedniej władzy właśnie pokazywano w ten sposób akta po prostu Kaczyńskiemu. Bez żadnego trybu. Po prostu Kaczyński dostaje akta spraw i może się nimi zapoznawać. On takie rzeczy w ogóle, oprócz tego, że jest to wiedza, która jest władzą, on się lubuje w takich rzeczach. Na przykład ja mam informację, tutaj Paweł Miter miał informację, że dokumenty ze słynnej archiwalnej sprawy dotyczącej Roberta Biedronia, taki hak medialny, który miał go trzymać grzecznie, dotyczące sprawy, którą miał, był skazany za pobicie własnej mamy. Z 2000 była roku sprawa, powinna być, że tak powiem, zniknąć jako tam zatarta, natomiast kopia tej sprawy trafiła do Jarosława Kaczyńskiego, który sobie z lubością to przychomikował. Dzięki Pawłowi Miterowi Robert Biedroń został wyleczony z tego szantażu, który wisiał sobie nad nim w powietrzu. To jest taki typowy zresztą hak stosowany przez tą władzę. Coś znaleźli, coś schowali. I tam grzecznie potem przez osoby trzecie mówią, że jest dobrze, bo my to mamy i cieszcie się, bo my takich rzeczy nie używamy. I już i delikwent jest już, o Boże, jedyne co oni mi zrobią, jak to odpalą. No ale wróćmy do Jarosława Kaczyńskiego. Dlaczego to jest człowiek, który ma specjalne traktowanie? No więc mamy już tutaj specjalną ustawę do pokazywania akt prokuratorskich Kaczyńskiego. No to jest jedna z wielu. No, jak Jarosław Kaczyński zrobił państwo policyjne dla wszystkich z okazji pandemii koronawirusa, ja może przypomnę, że Polska ma największą liczbę zgonów na milion mieszkańców ze wszystkich państw rozwiniętych. Na drugim końcu tej samej tabelki jest Szwecja, która lockdownów nie wprowadzała w ogóle. Wprowadziła drobne obostrzenia dotyczące organizacji imprez masowych. Natomiast wszystko inne działało bez zmian, nawet nie było obowiązków noszenia maseczek. I Michu, przepraszam, ci przerwę jeszcze jedno, ty to dobrze wytłumaczysz. Na początku rządów Kaczyńskiego stworzenie ustawy, że przyjmowanie dowodów tak zwanego owocu zatrutego drzewa. Tomku, ale to jest trochę, bo ja tutaj się koncentruję na tych, których bezpośrednio beneficjentem był Kaczyński. To Kaczyński był, bo Kaczyński mógł dawać haki i mógł rzucać haki. Tak, ale to ja patrzę tutaj, gdzie jest. Możemy to oczywiście zaliczyć do folwarku, ja to patrzę pod kątem tych personalnych. Więc mamy sytuację taką, w której Kaczyński stworzył prawo, które zakazywało ludziom pojawiania się na cmentarzu. Wciąż Kaczyński, wszyscy pamiętamy piosenkę Kazika, Twój ból jest lepszy niż mój. Kaczyński na cmentarz wchodził, no, inni nie mogli, natomiast Kaczyński wszedł i złożył sobie kwiaty na Bogu, na grobie mamy, bo jemu wolno. To jest właśnie po raz kolejny to taki, ja to powiedziałbym właśnie, że wszystkie zwierzęta są równe, a niektóre równiejsze. I te równiejsze to są świnie, drodzy państwo, bo to nie jest tak, że my obrażamy pana Jarosława, tylko to jest folwark zwierzęcy. Orwell są, tak? Tak, Orwell po prostu przedstawił rewolucję. To jest taka bajka trochę już zapomniana, w której przedstawił rewolucję zwierząt, które obaliły człowieka wyzyskiwacza i zdobyły władzę. No i tymi zwierzętami, które dowodziły tym buntem zwierząt, były świnie. I świnie właśnie tam zapisały prawa zwierząt. No, początkowo te prawa zwierząt były takie, że wszystkie zwierzęta są równe, ale ponieważ potem szybko wyszło na to, że no jednak ci, co ciężej pracują dla dobra wszystkich, to im się pewne rzeczy należą, to potem dopisano kiedyś w nocy, że nie, ale niektóre są równiejsze. I to jest te równiejsze świnie, to właśnie mamy tutaj taką najbardziej równą świnią, używając tej alegorii z Orwella oczywiście, jest obecnie najrówniejszą świnią jest Jarosław Kaczyński. Ale żeby to udowodnić, to przejdźmy dalej.
W 2018 roku pojawiła się słynna sprawa biznesmena austriackiego, powinowatego Kaczyńskiego, który oskarżył go w prokuraturze o oszustwo. Sprawa polegała na tym, że on przyjął na siebie rolę organizatora budowy dwóch wież. Notabene wieże miały się podobno nazywać Lech i Jarosław. Dwa wieżowce, które miały powstać na działkach należących do Fundacji Kaczyńskiego, tych jakichś tam podmiotów od niego zależnych. I on miał opracować właśnie tutaj plany zabudowy, zorganizować tą budowę, a później PiS miał jako partia mieć takie zaplecze, które miałoby gigantyczne dochody przede wszystkim w najmu. Natomiast w toku tych wszystkich politycznych zawirowań Jarosław Kaczyński doszedł do wniosku, że projekt jest zbyt ryzykowny politycznie na obecnym etapie rewolucji. To znaczy, że ludzie się oburzą, że on jest takim burżujem, że ma dwa wieżowce. No więc powiedział, że... Inny najbardziej prozaiczny problem jeszcze, znaczy między innymi, to był problem taki, że Kaczyński nie miał swojego człowieka prezydenta Warszawy i że nie, bo jeżeli chodzi o kwestie właścicielskie, to tutaj były problemy, te działki nie były czyste. Tutaj no tak. byli inni właściciele i no, oto był, i oto Kaczyński miał największą pretensję do jakiego, którego wcześniej bardzo naprawdę lubił, to było nowe objawienie i uważał, że Jaki tutaj będzie miał szansę w Warszawie, a później uważał, że Jaki no zepsuł mu między innymi tutaj ten plan. Bo gdyby Jaki został prezydentem, to Kaczyński by te wieże wybudował, a Kaczyński nie chciał narazić się na to, że prezydent Trzaskowski po prostu da mu, mówiąc tak po męsku, plaskacza i powie: odejdź stąd, bo nie masz nawet tutaj możliwości budować na tych gruntach nic, bo pieniądze by zgromadził, bo już pieniądze sobie szykował. To jest szczegół. W każdym razie austriacki biznesmen chciał pieniędzy od Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast no, polskie prawo jest takie, że jak wystawisz fakturę, to musisz zapłacić VAT, niezależnie od tego, czy ci ten VAT zapłacą, ci go nie zapłacą. Tutaj VAT-y były gigantyczne, bo mowa była o kwocie rzędu kilku milionów złotych, więc biznesmen przychodził do Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński mówił: no chłopie, no to idź do sądu, no bo ja ci oczywiście zapłacę, ja to potwierdzę, jak mnie wezwiesz, że wykonywałeś pracę, ale to musimy przez sąd to załatwić. No to wszyscy się śmieli, że to wyglądało mniej więcej tak, jak facet zrobił zakupy w sklepie, ale zamiast zapłacić, to zabrał tego i powiedział ekspedientce, żeby podała go do sądu. To, i on oczywiście zapłaci, jak go podadzą do sądu. No źle to wyglądało. Kaczyński w toku tych wszystkich zabaw jeszcze wymusił, według słów austriackiego biznesmena, na nim 50 tysięcy łapówki, które tymi pieniędzmi, jak twierdził Kaczyński, musi przekupić jednego członka swojego instytutu, władz, żeby zagłosował za jakimś tam wykorzystaniem tych wież, znaczy tego gruntu pod wieżę. No i on pokazał jako dowód między innymi pobranie z bankomatu konkretnego dnia tych 50 tysięcy złotych. Jak twierdził, zapakował te pieniądze i zostawił Kaczyńskiemu w kopercie. No i prokuratorzy nie wezwali Jarosława Kaczyńskiego jako świadka i nie zadali mu pytania, czy wziął te pieniądze. Z bardzo prozaicznego powodu, bo najpierw próbowali ustalić, czy jest nagranie tego zdarzenia. Bo biznesmen od pewnego momentu nagrywał wszystkie spotkania z Jarosławem Kaczyńskim. Więc oni chcieli dowiedzieć się, czy jest nagranie, bo jak jest nagranie, to chcieli je dostać. Jakby je dostali, no to mogliby uzgodnić, przekazać te materiały Jarosławowi Kaczyńskiemu. No Zbigniew Ziobro mógłby je mu pokazać właśnie bez żadnego trybu, według tego trybu z 2016 roku. I mogliby ustalić, jak ma odpowiadać, aby jego odpowiedzi nie skryminalizowały go i żeby odpowiadały taśmie. Tylko niezwykle ciekawa tutaj również jest postać, która jest niekojarzona i pomijana, czyli komu Jarosław Kaczyński przekazał te pieniądze. Jarosław Kaczyński przekazał wtedy ówczesnemu księdzu, później już ten pan już przestał być księdzem, panu Sawiczowi. I dziennikarze zaczęli, mówię w kontekście tego, co się teraz dzieje, dziennikarze zaczęli później wypytywać pana byłego księdza, bo zakupił taką nieruchomość na Mazurach, taką też taką jakąś willę za 1 000 000 złotych. Skąd on miał te pieniądze? No to się wszystko później rozeszło po kościach i ucichło. Także jak widzicie, szanowni państwo, no wszędzie Jarosław Kaczyński nie ma szczęścia i wokół niego tak,
takie rzeczy się dzieją. No. Ja chciałem o folwarko. A folwark wyglądał w ten sposób, że nie przesłuchano Jarosława Kaczyńskiego w tej sprawie, żeby nie musiał się kryminalizować, ponieważ pan austriacki biznesmen, on sobie tak po prostu odpowiadał w taki sposób, żeby w każdej chwili móc pokazać, że jednak tą taśmę ma. Oni się bali, że oni wezwą Jarosława, Jarosław powie, że nie wziął tej gotówki, a oni wyciągną taśmę, a bach, a tu pan bierze i dziękuję. No więc tego się nie stało. No więc, ale oni w tym czasie, łamiąc też przepisy, bo normalnie jest tak, że jest 30 dni na wszczęcie sprawy albo odmowę. Oni w tym wypadku zaczęli to zwlekać, zwlekać, zwlekać i wreszcie w 2019 roku, kiedy wszyscy byli zajęci wyborami, to oni uchwalili możliwość utrudnienia, praktycznie uniemożliwienia złożenia aktu subsydiarnego oskarżenia, który po prostu miał wydłużyć drogę prawną do niego, bo po wpłynięciu do prokuratury zawiadomienia właśnie tego austryjskiego biznesmena Brinkfelnera, czy Briefing, to jest ten, jak on tam się nazywa, zmieniono właśnie kodeks postępowania karnego i do tej pory to było prosto. Po jednym zażaleniu i decyzji o sądu do zwrotu można było wnosić akt subsydiarny. Oni próbowali to z różnym skutkiem, ale próbowali w każdym razie uchwalić prawo na wypadek, gdyby to zażalenie pełnomocników austriackiego biznesmena zostało uznane, żeby nie mogli oni posadzić Kaczyńskiego na ławie oskarżonych prywatnie, bo to jest na przykład taki prywatny akt. Weźmy na przykład Piotra Nisztora, propagandzistę PiS, człowieka, który sam kiedyś dumnie mówił o tym, że jest sprawcą afery taśmowej, jak wywołałem, napisał książkę Aferę taśmową, z tym, że, drodzy Państwo, no teraz ma na skutek tych swoich działań, ma sprawę karną, oskarżycielem posiłkowym jest mecenas Roman Giertych, gdzie jednym z wątków oczywiście będzie to, czy on wywoływał tą taśmę, jako tą sprawę, tą aferę taśmową jako dziennikarz, czy też, jak twierdzi Marek Falentan, już nie mówię o tobie, Tomku, że był współpracownikiem CBA. No bo Marek... Ja tak nie powerbowałem, no to jest podstawowa sprawa. Ja pan... oświadczam, werbowałem, uczestniczyłem w werbunku Piotra Nisztora jako agenta CBA, jako współpracownika CBA. W Warszawie na ulicy Jelinka, nie podam numeru, bo to jest niepotrzebne. Dwóch, oprócz mnie było dwóch funkcjonariuszy z ówczesnej delegatury gdańskiej CBA. No, więc... Stało się, no tak było, no po prostu tak było, no nic, no, no wiesz, nie rób z ludzi idiotów. No. Prosił, prosił i uprosił. Tak. Natomiast nie, no tutaj chodzi o coś takiego, że tutaj jest taki przykład. Prokuratura chciała Nisztora chronić, ale akt subsydiarny pozwolił w imieniu Radosława Sikorskiego i Jacka Wincenta Rostowskiego posadzić Nisztora i, drodzy Państwo, jemu grozi, no, mecenas Giertych mówi o 2 latach więzienia. Marek Falenta dostał 2,5. Natomiast no to tak, jak powiem, że to nie jest już zabawa w sytuacji, w której siedzisz na ławie oskarżonych z taką dosyć poważną groźbą. I to jest właśnie, no oni nie chcieli, żeby Jarosław Kaczyński siadł na ławie oskarżonych w sprawie tego doniesienia austriackiego biznesmena i był sądzony prywatnie, bo się obawiali tego, co to będzie, już nie wspominając o tym, że jak pan Jarosław Kaczyński w ogóle będzie przyjmował fakt, że siedzi na jakiejkolwiek ławie oskarżonych. Musicie Państwo zrozumieć, że Jaryca ma taką konstrukcję psychiczną, że on po prostu, no, to nie jest tak, że my uprawiamy Jasio i tamkocentryzm, natomiast on po prostu nie może, on jest po prostu, my jesteśmy jak ta wioska Galów nad tym imperium podbitym, tak, Szanowni Państwo, że to był tam ten komiks Asterix i Obelix i on tam po prostu zawsze patrzy, że cała Polska podbita. No nie, no tutaj jest jakiś kanał, na którym po prostu Jarosław dostaje ciągle baty. I mamy te 3 garnizony nadzemskie, które nas tu oblegają. Natomiast to jest, pozostaje kwestia rozkminienia, czym jest magiczny napój. Natomiast, bo szanowni państwo, służby tutaj uważają, że tak jak my pracujemy, to nie da rady pracować w oparciu o kawę i ciasteczka, tylko musimy mieć jakieś po prostu gigantyczne środki wspomagające.
Wszystkie procedury są na ten temat nakierowane, łącznie z tym, że przez pewien czas przeszukiwano śmieci, które wyrzucamy, żeby znaleźć pozostałości po tym, co rzekomo używamy. Natomiast to taka dygresja. W każdym razie mamy kolejny przykład, w której zmieniono prawo po to, żeby Jarosław Po Kaczyński prostu nie. magnes do wody jest taki, rozpuszcza się, jest coś takiego. Tomku, i tak ci nie uwierzą. Natomiast tu mamy, ale była też jeszcze takie, też jeden taki przykład no, gigantycznej, szanowni państwo, właśnie jak się zmienia prawo, no, pod kogo zmienili? Pod Daniela Obajtka. On miał akt oskarżenia w sądzie, drodzy państwo, jak przyjechała kawaleria Ziobry i Kaczyńskiego, a był to taki właśnie wtedy, to był ten okres, kiedy Jarosław Kaczyński był tak najbardziej zafascynowany panem Danielem Obajtkiem, w związku z tym kazał wyciągnąć tę sprawę z sądu, ale nie było jak, bo nie było procedury. No więc wzięli, drodzy państwo, i uchwalili prawo, które po co przegłosowali, prawo, że w sprawach, których sprzed 5 sierpnia 2016 roku skierowano do sądu akt oskarżenia i ujawniły się istotne okoliczności, konieczność poszukiwania dowodów lub zachodzi konieczność przeprowadzenia innych czynności mających na celu wyjaśnienie okoliczności sprawy, sąd na wniosek prokuratora przekazuje sprawę w celu uzupełnienia śledztwa lub dochodzenia, a sąd musi to zrobić, choć na przekazanie sprawy przysługiwało wtedy zażalenie. I teraz tak, drodzy państwo, to był tutaj, zacytowałem artykuł z Gazety Wyborczej. No i no oczywiście wszyscy uważali, że to jest po prostu lewy paragraf. Protestowała Krajowa Rada Sądownictwa, wtedy jeszcze prawidłowo wybrana, Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Radców Prawnych, ale oczywiście 5 sierpnia wszedł w życie ten przepis, a uwaga, miesiąc później, czyli 5 września, na jego podstawie prokurator wycofał sprawę Obajtka z sądu. I I teraz tak. ułożył. Poczekajcie, najlepsze jest to, że 30 listopada uchwalono modyfikację tego specprzepisu, która zlikwidowała możliwość zażalenia na wycofanie aktu oskarżenia z sądu, bo zmiana ta dotyczyła tylko i wyłącznie prawa dotyczącego Obajtka, ponieważ tam było jeszcze dwóch oskarżonych, którzy mogli żalić tą decyzję wycofania. Więc po prostu 30 listopada z mocą wsteczną pozbawiono ich prawa do żalenia, zażalenia decyzji na wycofanie aktu oskarżenia z sądu. Więc. Znaczy tam nie było dwóch, tam było ośmiu pozostałych oskarżonych, a zżalić jeszcze mogło tą sprawę, uwaga, dwóch oskarżycieli posiłkowych, było dwóch, to tutaj pomyślałem tego. I teraz tak, że i w związku z tym po prostu tą drugą uchwałą zlikwidowano dla Daniela Obajtka, po prostu uchwalono całą ustawę, żeby wycofać jego sprawę, a potem uchwalono prawo, żeby zlikwidować możliwość zażalenia. Drodzy Państwo, jak tam dziś mówią, że ta sprawa z tym Jarosławem Kaczyńskim, z tym wycofaniem jego, znaczy z tym, żeby nie musiał płacić przeprosin Radosławowi Sikorskiemu, umówmy się, że tak naprawdę to chodziło o to, żeby go nie musiał przepraszać, że niech tam się przeprosi, te upokarzające przeprosiny dostanie jego upokarzające, bo tam się chłop nakosztował, a na końcu został się przeproszony w czymś, co ma mniejszą popularność niż szalet miejski, czyli w monitorze sądowym. Więc taki żarcik po prostu, w stylu Jarosława Kaczyńskiego. Nawet tylko zobaczcie państwo, bo to jest tak, że oni uchwalają pewne rzeczy, on po prostu nie docenił siły uderzenia. Oni robią na bieżąco badania, mają bardzo dużo badań. To jest jedna z pierwszych tego typu władz, która próbuje zarządzać w zasadzie wszystko na podstawie badań. Dlatego też na przykład posługiwali się antysemityzmem i posługiwali się szczuciem na LGBT, bo im z badań wychodziło, że że to się opłaca po prostu. Dlatego się też posługują kłamstwem, bo z badań wynika, że to się opłaca. To jest taki bardzo taki przykry, smutny obraz tego, kiedy władza polityczna jest wyzuta ze wszelkich przejawów moralności. No bo zresztą tylko taka władza może forsować kłamstwo o zamachu tylko po to, żeby zyskiwać na nim politycznie, no bo o to tak naprawdę chodzi. I tu mamy ten właśnie folwark, to są te takie najbardziej znane przypadki, w których zmodyfikowano prawo pod konkretnych ludzi. My, drodzy państwo, nie wiemy jeszcze, ile takich spraw było. Ja jeszcze powiem, że w międzyczasie PiS uchwalił przecież ustawę o legalizacji majątków zagranicznych.
czy zagranicznych, znaczy krajowych też. No, chodziło o to, że to była taka bardzo cicho przeszła przez polski parlament ustawa abolicyjna, że można ujawnić i zapłacić jakiś tam podatek i zalegalizować majątek. Ustawy abolicyjne robi się po to, drodzy Państwo, żeby zawsze my to tłumaczyliśmy, że największym problemem nie jest dziś kradzież pieniędzy, największym problemem jest legalizacja pieniędzy pochodzących z przestępstwa. No bo podam przykład, drodzy Państwo, jak ja poszedłem, kiedy zeznawałem w sprawie Tomka i oni mi tam mnie pytał, bo to nie wiem po co, ale mnie pytał o te 800 tysięcy, które Tomek miał brać od gangsterów, to ja się go spytałem tak na zasadzie takiej, no ale macie tutaj dwóch kolegów Tomka, którzy wystawiają faktury, to dlaczego Tomek miał nie wystawić faktury, tylko dlaczego miał brać gotówkę? No bo ja rozumiem, no 100 tysięcy gotówki, no to tam się jakoś tam się upchnie, trochę się wyda, no ale 800 to po co ta gotówka? To, bo to domu się za to nie kupi, no bo tego samochodu się nie kupi, bo skarbówka się przyczepi. To po co brać tego typu hajs, szczególnie jak koledzy biorą na faktury? Bo to jest, drodzy Państwo, w tej całej historii z wrabianiem Tomka jest zabawne, że ja się go pytam, no po co tego typu gotówka? Natomiast tutaj to jest, to już tam nie będziemy wchodzić w szczegóły, natomiast właśnie to jest właśnie taki problem się pojawia. Po co brać tego typu pieniądze gigantyczne, skoro nie potem nie można ich używać? Na przykład jeden ze znanych polskich polityków najął się jako doradca jednego z oligarchów i rzekomo dostawał tam pensję rzędu ponad 50 tysięcy miesięcznie, a tak naprawdę, drodzy Państwo, on po prostu dostawał wypłatę z własnej kasy, którą tamten oligarcha mu przepuszczał przez swoje własne raje podatkowe i on w ten sposób był w stanie zalegalizować część łapówek, które wziął w życiu, no bo te 50 tysięcy jako pensja doradcy to można obronić w Urzędzie Skarbowym, no bo to jest tak, drodzy Państwo, że trzeba jakoś te pieniądze móc legalizować. Ja też opowiadałem historię innego ministra, który w 2006 roku przychodził do jednego z moich znajomych i bo miał straszny problem, bo stracił legalnie posiadany 1 000 000 złotych i stracił legalnie posiadany 1 000 000 złotych, tak naprawdę stracił, uwaga, 9 milionów, ale te 8 było nielegalne, to go mniej bolało, ale ten najbardziej go bolał ten legalnie stracony milion. Więc on przyszedł do niego i zaproponował mu, że będzie mu płacił 30 tysięcy za pensję 20 tysięcy każdego miesiąca tego. Czy takie przebicie chodziło? Żebyście Państwo zrozumieli, gdzie jest problem. No więc jak się ustawia właśnie ustawę abolicyjną, no to się po prostu daje się zgodę kolesiom na wpompowanie w gospodarkę pieniędzy, których pochodzenia nie można sprawdzić i nie chce się sprawdzić. I to jest właśnie, takie rzeczy po cichu robił PiS i oni tam sobie zalegalizował. I oczywiście oni nie odpowiedzą nam, bo nawet jeżeli gdyby takie rzeczy robić, drodzy Państwo, to powinna być lista osób, która skorzystała z takiej dobroczynnej działalności, że ten a ten wpisał sobie 5 milionów, ten a ten wpisał sobie 10. I na przykład dziennikarze se sprawdzajcie, skąd ci panowie mieli. No oczywiście oni tutaj uznają, że jest tajemnica skarbowa i tego nie wolno pokazać. Można pokazać, że pan Piotr Kraszko pomylił się w podatkach, zapłacił karę, zapłacił odsetki i to może wyciec do mediów, ale o tym, kto z PiS-u korzystał z ustawy abolicyjnej, kto legalizował majątek, tego już nie wolno. W każdym razie konkluzja jest taka, Tomku, że tych przepisów robionych pod konkretne osoby jest więcej, tylko nie każdy przepis ma imię i nazwisko. Ja przypomnę, że ta władza próbowała uchwalić już chyba ze 3 amnestie. Jedną uchwaliła, uwaga, amnestię dla wójtów i dla tych szefów tych jednostek samorządowych, które złamali prawo i przekazali spisy wyborców Poczcie Polskiej, bo nie było ustawy, na mocy czego Poczta Polska, skąd Poczta Polska ma wiedzieć, komu ma dostarczyć te pakiety wyborcze. Więc niektóre jednostki samorządowe złamały prawo podpuszczone przez pana ministra Sasina i przez pana premiera Morawieckiego, zachęcone do popełnienia przestępstwa. No i problem polegał na tym, że gdzieś jacyś prokuratorzy nie chcą mieć kiedyś 231 i zaczęli te sprawy po prostu uruchomili, zaczęli stawiać akty oskarżenia i zaczęli być pierwsi prawomocnie skazani z tego paragrafu. Więc oni uchwalili ustawę amnestyjną, która jest jakimś kuriozem, drodzy Państwo, bo
nie zlikwidowali przestępstwa, które oni popełnili, tylko uchwalili ustawę, że popełniając to przestępstwo, nie popełnili go tego przestępstwa. To po prostu prawnie, drodzy Państwo, to jest tak, jakby orzec, że pomiędzy na przykład, że od 1, nie wiem, czerwca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 tam roku. Ci, którzy tu imiennie wymienieni sprawowali takie, a takie funkcje, ukradli pieczywo w Carrefourach od tego do tego, nie są skazywani za te przestępstwa. Bo tak mniej więcej brzmi ten paragraf przełożony z języka prawniczego na tego. No, uchwalili, że część ludzi popełniających przestępstwa go nie popełniła. I pod tym, przepraszam, gównem prawnym podpisał się doktor prawa pan Andrzej Duda. To jest właśnie taki kolejny przykład robienia folwarku z państwa, w którym się po prostu uchwala już w zasadzie wszystko. No, nic dziwnego, że w tym państwie uchwalono na przykład to, co ty powiedziałeś, że można zgłaszać dowody przestępstwa. No rzeczywiście się zgodzę z tobą po namyśle, to rzeczywiście też jest dowód folwarku, bo drodzy państwo, o co tu chodzi? To oznacza, że do każdego z nas może się wbić zarządów PiS, dowolny po prostu oddział, bez żadnego trybu, dokonać przeszukania i ogłosić, że znalazł na przykład 5 kg narkotyków. To, że on je tam przyniósł, to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ to my mamy zarzuty, a wszyscy oficerowie twierdzą, że niczego takiego, tam funkcjonariusze, którzy przychodzili, twierdzą, że niczego takiego nie przynosili, że to na miejscu zabezpieczyli. No i jak mają dowód przestępstwa, drodzy Państwo, już można delikwentów stawiać zarzuty i skazywać. No i taki był też między innymi zawsze powód, dla którego tych dowodów z przestępstw nie można było legalizować, po to, żeby nie zachęcać do tworzenia dowodów, do pozyskiwania dowodów przy pomocy przestępstw, bo w tej chwili wcześniej to karą właśnie za to było niebranie tego pod uwagę. Zresztą tu trzeba bardzo mocno przyznać, Sąd Najwyższy bardzo mocno utrudnia wprowadzanie tego paragrafu w życie. To znaczy, niby oni twierdzą, że to nie może być, ale jednak sędziowie to nagminnie wyrzucają im te dowody z przestępstw. Dowody z przestępstw to jest przede wszystkim nieprawna inwigilacja. Czyli po prostu, że podsłuchują kogoś innego, podsłuchują ludzi, na których nie mają prawa i coś im tam wpada i na tej podstawie chcą podejmować działania. To rzeczywiście jest oczywiście przykład folwarku. Janku, szanowni państwo, tutaj takim kluczowym przykładem folwarku jest to, o czym mówiłeś, czyli mówiłeś o w jaki sposób wyczyszczono pana Obajtka i dalej zrobiono kolejną rzecz. Wszyscy państwo i wszyscy zwracamy uwagę na to, że do czego tak naprawdę potrzebny był ten deal z Lotosem. Dlaczego my oddajemy stacje benzynowe? Dlaczego oddaliśmy 30% Saudyjczykom rafinerii? No tak, no to jest bulwersujące. No tutaj z tego są pieniądze, ale powiem państwu, że te pieniądze jest ciężko ukryć. No tutaj są te metody, o których mówi Janek. Ale tutaj, szanowni państwo, nikt nie zwrócił uwagi na jedno. Od początku w zasadzie transformacji, od 1989 roku, ci najważniejsi polscy oligarchowie czaili się na to, co w Niemczech uzyskali Rosjanie. Dopiero po wybuchu wojny na Ukrainie Niemcy ich jakoś zaczęli skutecznie tam blokować i wyrzucać z tego. Chodzi o magazyny paliw i gazu. Niemcy niestety, ale w większości przekazali te magazynowanie paliwa Rosjanom. Rosjanie zarządzali tymi magazynami. I co się stało w Polsce? Szanowni Państwo, no zwróćcie Państwo uwagę na to, że w wyniku tego cudownego pomysłu Daniela Obajtka dotyczącego połączenia Orlenu z Lotosem jest taka spółka Unimot. Zobaczycie Państwo, w jaki sposób spółka funkcjonowała przed tym. No teraz jeszcze nie, ale co się stało? Stało się tak, że na podstawie tego dealu Unimot ma kupić 9 terminali paliwowych. I stać się nagle trzecim, a tak w zasadzie, jak to się poważnie zbada,
drugim podmiotem, który magazynuje w Polsce paliwa. Na przykład kupuje w 100% terminale paliwowe Lotosu. Czyli te magazyny. Tak, 5 terminali. Jeden w Czechowicach-Dziedzicach, drugi w Jaśle, trzeci w Piotrkowie Trybunalskim, w Poznaniu, w Rypinie, a także, szanowni państwo, należące do PKN Orlen, który miał być wzmocniony, magazyny w Bolesławcu, w Szczecinie, w Gutkowie i w Gdańsku oraz no, cudowny deal, każdy by chciał tak kupować. Szanowni państwo, no, oraz po zrealizowaniu przez Orlen modernizacji i rozbudowy terminala morskiego w Szczecinie, czyli już jak Orlen im to wyremontuje, im da, bo ma taki obowiązek w związku z umową, Unimot będzie dysponować, wtedy dostanie 10 tysiącami metrów sześciennych pojemności dla magazynowania paliwa lotniczego. Ci, którzy się na tym znają, wiedzą, że te magazyny paliwa lotniczego i magazyny ropy, no tutaj to jest wielka różnica. To jest bardzo, 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 bardzo. Tutaj są zupełnie inne warunki do przetrzymywania tego towaru. Oraz 40 tysięcy metrów sześciennych do magazynowania oleju napędowego. I wtedy po tym wszystkim Unimot stanie się trzecią firmą po Pernie, Orlenie, ale która ma najwięcej pojemności magazynowych. Więcej, kupi także, od razu dostanie w tym dealu zakłady produkcji asfaltów w Jaśle i w Czechowicach-Dziedzicach. Szanowni państwo, okazuje się, że tutaj ludzie Kaczyńskiego, bo to są z reguły tam, ja zadaję takie pytanie właśnie do szanownych państwa z Unimotu. Czy są tam u państwa oficerowie służb specjalnych, byli oficerowie służb specjalnych, rodziny oficerów służb specjalnych, czy ludzie z nimi powiązani, czy tam u państwa funkcjonują i są? I szanowni państwo, ci ludzie dostają w Polsce samochód. Przecież jeżeli rafinerie w Polsce produkują, no to co? Muszą gdzieś magazynować to paliwo. Przecież ta spółka od razu staje się jedną z najważniejszych spółek w Polsce. Ma bazę do rozbudowy kolejnych magazynów, bo są takie plany. Do magazynów gazu, magazynów paliw. Rozumiecie państwo? I w ten sposób PiS siada na rzeczach, których nie dostał kiedyś pan Kulczyk. Nie dostał inni oligarchowie. PiS jest pierwszy. A oni to mają i oni z tym zostają. Oni z tym zostają i tutaj na tym siedzą. No możemy to później odkupić. No ale to też jest świetny deal. No to państwo będzie musiało odkupić, ale to już jest bardzo, naprawdę, to są bardzo drogie rzeczy. Polecam panu pułkownikowi, proszę panu prezesowi Banasiowi, żeby był uprzejmy prześwietlić tę transakcję. Już po tym, kiedy zdaliśmy się tym z Jankiem, panowie wiedzą i teraz ta transakcja została przesunięta, bo to miała być do końca roku, ale doszli do wniosku, że nie, no rzeczywiście to jest wina i Orlenu, i Unii, tak, takie Unimot takie. Znaczy oni się bają po prostu tego, co nastąpi. Nagle zaczynają się bać ludzie, którzy mają podpisy. Janku, pytanie, kto będzie sprawdzał tę transakcję, pytanie, kto da pieniądze, no bo wiadomo, że podpisując zaraz po wybuchu wojny, bo to było na początku roku, podpisując tę umowę, otrzymują, Janku, taki glejt, jaki kiedyś dostał GNS. No przecież każdy bank da pieniądze, jeżeli ktoś dostaje w Polsce magazyny paliw, prawda? Nie, to mówimy po prostu o sytuacji, która się wydarzyła. No ja powiem bardzo brutalnie, to znaczy PiS został stosunkowo niskim kosztem został przejętym przez mafię. Ja ciekawy jestem, kiedy Jarosław Kaczyński kiedy Jarosław Kaczyński zorientuje się, że to tak działa, bo ta mafia, która to przejęła, ona jest bardzo ekumeniczna, to znaczy, przepraszam za określenie. PiS to są Sądewo tak naprawdę i jestem to w stanie połączyć kropki i ty też. To prawda, że jest tam dużo Sądewa, natomiast drodzy państwo, jak zaczniemy pokazywać, gdzie jest to Sądewo to jest taka, drodzy państwo, siedziba
pewnej mafii podmoskiewskiej, która wygrała kiedyś w latach 90. walkę o bycie takim... takim nieformalnym wydziałem służb specjalnych rosyjskich Właśnie różnych. Chciałem... Tak, ja chciałem powiedzieć, że była takim rosyjskim Pruszkowem, natomiast żeby ludzie lepiej zrozumieli, tylko że to był taki Pruszków, który stał się w pewnym momencie departamentem osobnym no, służb rosyjskich, a kiedy jego szef uważał, że jest kimś więcej, Semion Mogilewicz, to spędził 2 lata prawie więzienia na koszt podatnika rosyjskiego, ale wyszedł i się naprawił, drodzy Państwo, i wyszedł o własnych siłach, czyli był tam dobrze traktowany, po prostu przez te 2 lata, to były takie studia podyplomowe, tyle akurat zajmują MBA, i on miał studia podyplomowe z zaszeregowania w organizacji. I on zrozumiał już, gdzie jest jego miejsce w organizacji, więc można go było puścić. Więc Semion Mogilewicz, w ogóle facet, który robił świetne naprawdę dorobił interesy w Polsce. Na przykład na początku XXI wieku zmonopolizował dostawy gazu do Polski przez spółkę Ural Transgaz, która była założona przez 3 bezrobotnych Rumunów i węgierską aktorkę. To jest tam gdzieś kiedyś tego. Zawsze byłem fanem tej historii. Jakby ktoś mówił, że aktorstwo to jest zawód bez przyszłości, albo bezrobotny to jest zawód bez przyszłości. Natomiast w każdym razie panowie od tych spółek, oni zresztą mieli w Polsce właśnie wiele, wiele, dużo ciekawych interesów. Janku, ja tylko coś jeszcze tylko teraz takie szczegóły powiem. Pamiętacie, to właśnie między innymi tutaj zepsuliśmy im biznes w tej grupie firm Pawła K. była firma, która współpracowała, firma Paz Oil. I ta firma Paz Oil to byli ludzie, którzy, szanowni państwo, wprost wywodzili się z tych starych interesów gazowych rosyjskich. Nikt im nie przeszkadzał, no zaczęliśmy, porozwalaliśmy im to, no te macki sięgają dalej. Poczytajcie sobie państwo, zobaczcie, kto tam był, kto tam funkcjonował. Ludzie ci funkcjonowali jeszcze i to oni byli odpowiedzialni za te umowy gazowe z Polską, no w latach 90. i 2000. Że, szanowni państwo, naprawdę tutaj, jeżeli ktoś będzie chciał tylko zająć się tym tematem na poważnie, zaraz pokażemy, Jarosław Kaczyński wie, co pokażemy, i pokażemy to, na czym mu zależy najbardziej, bo on jednak chce trzymać Polskę. Trzymając magazyny paliw i później gazu, no, szanowni państwo, to lepiej niż autostrady, naprawdę. To lepiej niż autostrady. To jest ta najważniejsza część krwiobiegu państwa. Janek, sądzę państwu zaraz... Poczekaj, ja jeszcze dorzucę kolejny przykład. No. Mówiliśmy o pierwszym, jaką robimy folwarku. Jak mówimy o robieniu folwarku z Polski, no to powiedzieliśmy o transakcji, sprzedaży, też powiedzieliśmy o tym wycofaniu aktu oskarżenia przez Obajtka, zmianie prawa, żeby wycofać ten akt oskarżenia z sądu dla Obajtka, następnie zmiany kolejnego przepisu, żeby jego współoskarżeni i oskarżyciele posiłkowi nie mogli tego protestować. Bo jeszcze w 2016 roku PiS nie miał znikome wpływy w sądach i nie mógł być pewien tego, że ta oczywiście bezprawna, obrazoburcza decyzja nie zostanie uwalona przez sędziów. No więc tutaj teraz, drodzy Państwo, powstała ustawa, którą jest nazywana Lex Lotos, Lex Obajtek albo Bezkarność 2.0. To znaczy przed zamknięciem sprzedaży Lotosu PiS zmienił prawo tak, żeby członkowie władz spółek, których podpisali tą transakcję, nie ponosili odpowiedzialności karnej za nią. Tak, drodzy Państwo, to jest naprawdę zabawne, że artykuł 483 kodeksu tego został zmieniony w ten sposób, że wykreślono to, że człowiek musi mieć, że tak powiem, należytą staranność, i został uzupełniony w ten sposób, że członek zarządu rady nadzorczej nie narusza obowiązku dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, jeżeli postępując w sposób lojalny wobec spółki, działa w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego
w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny. No, czyli drodzy Państwo, tak naprawdę ta zmiana oznacza, że jeżeli na przykład Daniel Obajtek po zmianie władzy stwierdzi, że swoje decyzje opierał na przekazanych mu analizach i opiniach oraz że był lojalny wobec spółki, że działał w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, jak i też jego współoskarżeni w tej sprawie, albo nawet nie oskarżeni, jeszcze nawet nie podejrzani, to nie ma im za co stawiać zarzutów. Po prostu usunęli przepis, który pozwalał pociągnąć do odpowiedzialności zarząd za działanie na szkodę spółki, którą bezwzględnie jest sprzedaż na tych warunkach grupy Lotos inwestorowi. Dlatego, że przypomnijmy, ta wycena tego pakietu 30% akcji jest zaniżona, a oprócz tego oni de facto oddali mniejszościowemu inwestorowi pakiet kontrolny, nie wspominając już o zobowiązaniu się do płacenia kar umownych gigantycznej kwoty 500 milionów dolarów, która to kwota, ja drodzy Państwo, otarłem się w życiu o robienie czegoś przy takich zleceniach jak przy transferach środków po prostu. Czyli gdzieś... Ja bym poszukał, czy Unimo też ma jakieś kary umowne za to, że nie dojdzie do transakcji. I to kara umowna, drodzy Państwo, polega na tym, że kara umowna wyciąga skutki nie ze strat, tylko z samego zdarzenia. Czyli w tym momencie nawet nie sprawdzamy, jakie straty poniósł podmiot, tylko sprawdzamy, czy zdarzenie miało miejsce. Jeżeli zdarzenie miało miejsce, to się należy pół miliarda dolarów kary. To jest ponad 2 miliardy złotych. I dlatego tego typu kary noszą znamiona, takie są uważane przez audytorów, za próby transferowania zysków do krajów z korzystniejszym opodatkowaniem. W tym wypadku to akurat spełnia tę rolę, bo ta spółka, do której miałaby trafić kara, jest, drodzy Państwo, na terenie preferowanym podatkowo względem polskiego systemu, czyli Orlen w teorii może dokonywać tam transferów, a jak ta kara zostanie, drodzy Państwo, podzielona i na kogo w kraju, to już do którego powędruje, to już jest inna sprawa. Inna sprawa, że panowie nie znają też specyfiki prawa, która powoduje, że wszystkie te ich makloje, mi się wydaje, że to jest taka tarcza, za którą się można schować niezależnie od intencji i niezależnie od tego, w jaki sposób się to uchwalało. Nie, nie można. Natomiast, ale oni się o tym przekonają boleśnie w praktyce, bo to już im kiedyś pan mecenas Roman Giertych próbował im wytłumaczyć w takiej formie darmowej konsultacji za pośrednictwem swojego YouTube'a, że te wszystkie ich po prostu przepisy, tak mi się bardzo spodobało to, jak oni sobie uchwalili przepis, że prokurator krajowy obecnie jest nieodwoływalny bez zgody prezydenta RP. To znaczy zrobili ten przepis po to, że prokurator krajowy jest faktycznym zastępcą generalnego, ale generalny nie jest w stanie rządzić prokuraturą bez krajowego. Więc oni sobie zrobili w ten sposób, że przyjdzie opozycja, utworzy sobie rząd, i rząd będzie próbował odbić Ministerstwo Sprawiedliwości, a prokurator krajowy powie, że wała nie będę wykonywał, bo jestem niezależnym prokuratorem i nie poddam się temu tutaj po prostu politycznemu dyktatowi nad moją niezależną prokuraturą. Natomiast tutaj jeszcze, bo dokończę, że pan mecenas Giertych powiedział, że czas, który pan prokurator krajowy będzie, w którym będzie opuszczał swoje stanowisko, będzie czasem, który jest mu potrzebny na spakowanie swoich rzeczy po przysiężeniu nowego rządu. I to jest taka ciekawostka, jak mi się wydaje, że oni się bezpiecznie zamelinowali. Anku, ja chciałem takie szczegóły podać, wiesz, bo Kamiński z Wąsikiem, no dobrze no. Było, żeby tak się poczuli jak Kaczyński. Wąsik, Kamiński. Pamiętacie tą sprawę, którą robiłem, że żeście dali de facto we władanie człowiekowi, który bardzo mocno pomógł wam w aferze z sędziami Sądu Najwyższego, taki temat, że żeśmy mieli przejąć z tą spółką przykrycia paliwową taką jedną z największych baz paliwowych, magazynów paliwowych, rosyjskiej północnej, byłej rosyjskiej grupy północnej Armii Radzieckiej, czyli bazy w Legnicy. Olbrzymią bazę w Legnicy. Ona funkcjonowała przecież w ograniczonym stopniu. Tam była możliwość zrobienia olbrzymiej bazy paliwowej dalej jeszcze.
tak jak wiecie, i tu nie było kłopotu, bo tak jak ten wasz przedstawiciel mówił i żeśmy tamto robili, ta sprawa była przez nas też, przecież wiecie, monitorowana, władze Legnicy by zrobiłyby tak, jakby prosił nasz kolega Jurek. Wiecie, że to było robione. To no, proponuję, pewnie dołożyliście już Unimotowi do tego tortu, no bo to jest bardzo ciekawa rzecz. No, pewnie będziecie również dokładali, później mieliście pomysł, bo pamiętacie te wszystkie bazy w jednostkach wojskowych, które były i to kiedyś już się w to bawiono. To było tych rzeczy tyle. Zawsze można jeszcze coś tam podokładać, porobić, można coś kupić. Także no, chcieliście mięsa? Macie mięso. Wiecie, o co chodzi? Ten deal wam nie wyjdzie, bo wiecie, no teraz zwracam się do wywiórek. Słuchajcie, chłopaki, rozmowa jest naprawdę bardzo fajna. Ja wiem, że mówimy brzydkie wyrazy na wszystkich, kto odejdzie i z tych służb i to pójdzie, ale to nie ma tak, że służby usiądą na czymś i będą trzymały, bo służby są jedynym takim najważniejszym arbitrem państwem w państwie. Nie, chłopaki, tak być nie może, nie obrażajcie się. To nie jest tak, że my psujemy wszystkim biznesy i deale, bo nad tym to musi pilnować tego państwo. Nie służby, nie oficerowie, nie rodziny, nie powstanie kolejna oligarchia. Nie, nie, chłopaki, tak być nie może, no bo to kiedyś ktoś to rozliczy. I tak. Zacznijmy od tego właśnie, że tak jak wspominałem, to jest... Maciek, szukaj ślad teraz. No, ty już wiesz, pozacieraj wszystko. Zacznijmy już, że ja zaryzykuję taką tezę, drodzy Państwo, że my już w ogóle nie mamy czegoś takiego jak PiS. Jest 74-letni starzec Kaczyński, bo 74 lata to nie jest to, że on jest stary dlatego, że jest 74 lata, tylko spójrzcie na niego, on jest stary mentalnie, on jest stary zdrowotnie, po prostu jest, tak jakby powiedzieć, wiek biologiczny jest dużo starszy. I jest jego prywatna firma, Jan. Tak, ale jego prywatna firma przejęta w ten sposób, że została przejęta przez bandę słupów mafijnych, czyli mamy ludzi, już na razie zostawmy bez wymieniania, niech sobie każdy dopasuje, kogo mamy na myśli, kto może być tu mafijny. Wy macie listy do internowania, a my mamy pochowane listy, pokażemy wam wasze złodziejstwa. I druga rzecz to są półdurnie, którzy biorą relatywnie niewielkie pieniądze. To jest, powiedzmy sobie tak, że zobaczcie Państwo, co się stało. Przejęto praktycznie cały sektor paliwowy przez jedną firmę i energetyczny. I ta firma nawiązuje dziś mafijne, bo nie boimy się tego słowa, relacje. Jeszcze raz, co to jest $500 milionów kary umownej? No przecież za samo to, drodzy Państwo, to się tylko utrzymuje w ogólnej przestrzeni, tylko dlatego, że nikt nie rozumie. To są kwoty, które są abstrakcją. To znaczy, powiem tak, ponad 2 miliardy kary, to jest, to mówiąc tak językiem potocznym, to jest, jak wprowadzano ten 500 plus na dziecko, to kosztowało one 18 miliardów rocznie. No to teraz, drodzy Państwo, czyli to jest takie, prawie tutaj, panie Państwo, zobaczcie, 2 miliardy to jest 1/9 500 plus na dziecko w Polsce w roku 2016, kiedy jeszcze było więcej dzieci, bo teraz to już ten projekt tak świetnie działa, że tych dzieci jest coraz mniej. 2 miliardów owsiak i cała Polska nie zebrali w 31 lat. No tak, bo oni dają własne, to drodzy Państwo, to jest, to też jest dobre porównanie. To ludzie zbierając po $50 milionów, dając naprawdę bardzo dużo, pokazując fantastyczną ofiarność, nie zebrali jeszcze 2 miliardów złotych. Znaczy chyba w tym roku chyba dopiero, w tym roku chyba pyknie, wiesz, w tym roku pyknie chyba właśnie 2 miliardy po 30, w 31 finale. 120 tysięcy, wiesz, wolontariuszy. Tak, ale to... Cała Polska. Chodzi o to, że ludzie nie rozumieją, bo to jest tak, że ludzie rozumieją, że 1 milion złotych
To jest, drodzy Państwo, no czyli to jest 2000 mieszkań po 1 000 000 zł. To jest, o, to może to jest tak prościej zrozumieć. 2000 mieszkań po 1 000 000 zł, czyli, bo to jest tak, że mieszkanie za 1 000 000 to ludzie jeszcze teraz, jak się ta złotówka się dewaluuje, to wiecie, Jarosław Kaczyński pracuje nad tym, żebyście wszyscy, my wszyscy, żebyśmy byli milionerami. My tego nie doceniamy. On po prostu robi to dla nas, żeby było tak jak w latach 90., że każdy Polak był milionerem praktycznie, drodzy Państwo. Każdy miał w portfelu, jak dostawał wypłatę, to był multimilionerem, drodzy Państwo. Tylko strasznie potem te zera latały ludziom przed oczyma, bo to liczyć te wszystkie, po prostu ta matematyka, to zresztą matematyka lepiej stała po prostu wtedy w państwie polskim. Natomiast to jest tak, że oni stworzyli mechanizm łupienia Polaków. Ja rozmawiam w tej chwili z bardzo dobrymi analitykami, którzy twierdzą, że ten system monopolistyczny, który stworzył PiS, to będzie kosztował Polskę 1,5 do 2% PKB rocznie. Generalnie oni stworzyli po prostu mechanizm grabienia Polaków na skalę niespotykaną. Unimot to miał być jeden z pasożytów. No, już po tym programie, Tomku, to, że tak powiem, uznają cię za bardziej niebezpiecznego niż ja. No bo ja, jak widać, ja jestem człowiekiem skromnym, a ty tutaj pojechałeś dzisiaj z takim mięsem, że ojej. Natomiast to jest, chodzi o to, żebyście Państwo zrozumieli, że oni stworzyli różny paśnik dla mafii. Nie było jeszcze, oni mówią, że oni stworzyli silne państwo. Nie, drodzy Państwo, oni stworzyli słabe państwo. Silne państwo to jest takie, które nie dopuszcza do takich aktów przemocy bezmyślnej, jak mordowanie obywateli przez policjantów, którzy zabijają tylko dlatego, że są źle wyszkoleni albo w ogóle źle wybrani do tej pracy, bo nie każdy powinien być policjantem. To jest tak jak, drodzy Państwo, to nie jest praca, którą powinien brać każdy z łapanki. Ten słynny dowcip, powtórzę go po raz czwarty w tym programie, który przyniosłeś parę miesięcy temu, który się okazał niestety, wówczas jeszcze wydawał mi się za mocny, a teraz mi się wydaje już za słaby, o tym, że wstąp do policji, nim policja wstąpi do ciebie, czyli po prostu zaczęli brać z ludzi, którzy kiedyś byli głównie klientami policji, a teraz zaczęli apelować do nich. To był taki żart, śmiech przez łzy tych, którzy jeszcze rozumieli, co się dzieje w policji. No więc spora część tych ludzi, którzy rozumieją, co się dzieje w policji, powiedziała, że wal się Szymczyk i po prostu walnęła papierami z wielu względów. Względów ekonomicznych, że pensje maleją faktycznie, bo ta inflacja jest znacznie większa niż po prostu te podwyżki, to jest raz. Dwa, dlatego że mają uprawnienia, czyli mogą dostać emeryturę i mogą poszukać pracy na rynku, która razem z emeryturą da im po prostu większy dochód niż praca, która jest teraz niebezpieczna dla zdrowia z nimi, ponieważ oni tworzą immanentne zagrożenie. PiS odpuścił grupy przestępcze. Ja to już podawałem wiele razy. Takich ludzi jak Tomek trochę było w Polsce i oni zostali wycofani z monitorowania grup przestępczych po to, żeby nie wpadali ludziom wąsika, bo to jest tak, Tomek, ty tam złapałeś tam jednego za nogę, drugiego za rękę, przyniosłeś notatki i się okazało, że każdy miał tam stempel z wąsika pod hasłem approved, on ma prawo tutaj kraść. No i tu, drodzy Państwo, to problem zaczął polegać taki, że jak oni się zorientowali, że w Polsce działa bardzo dobry system agentury wewnątrz współpracy właśnie tych grup przestępczych, które są spenetrowane po prostu i one nie stanowią zagrożenia, bo zawsze można punktowo wymienić jednego szefa, zamknąć go do więzienia, napuścić go na drugiego szefa, tylko trzeba być w środku. I oni to wszystko powycofywali i teraz, drodzy Państwo, zaczynają się rzeczy. No Tomku, chyba 20 lat nie było napadów w Polsce w biały dzień, bo zwykle jakiś koleś... Bo zwykle na jubilerów, na kantory, na sklepy. Bo zwykle jakiś koleś, który wpadał na tego typu pomysł, to zwykle nie wiedzieć czemu następowało jakiś szereg niewyjaśnionych zdarzeń i koleś trafiał nagle do więzienia. Od czasu Pruszkowa już to się nie działo, bo to było skutecznie spacyfikowane, bo to było mocno zinfiltrowane grupy. Pamiętam te twoje bryczki, które, kurczę, oczy ludziom lśniły na widok aut Tomka. Najgorzej, że mylili mnie z agentem Tomkiem, bo ja wtedy też miałem takie podobne auta i mylili mnie z agentem Tomkiem. I całe szczęście, że,
Drodzy Państwo, jednym z tych aut to nawet jechałem i to było takie auto, drodzy Państwo, że jak tam siadłem, to myślałem, że to będzie jak we Flintstonach, że się otworzy podłoga i będziemy po prostu po podłodze zachrzaniać, dlatego że to ono miało tak niskie zawieszenie, że człowiek jak przy pewnej prędkości to czuł poduszkę podwietrzną pod tym. Janek, jakbym chciał pracować w burdelu i poszedłbym w sutannie, to bym nie dał rady tam nic zrobić. Po prostu, naprawdę. Tomek, ja nie mam pretensji, ja tylko mówię, że to zazdrość brała z tych bryczek, szanowni państwo. Natomiast... Wiesz, okupiłem to próbą podpalenia domu, próbą wiesz, tutaj zamachów na rodzinę, spaleniem jednego z tych samochodów leasingowanych zresztą, no to tak... No tak już ustalmy. A drugim palącym się musiałem wyjechać, bo by podpalili jeszcze sąsiada. Także to nie jest takie cudowne. Taka praca, tak. Taka robota, tak. Ale teraz powiem ci, teraz ci bandyci są gorsi, wiesz? Bo tamci się musieli nas bać, bo my żeśmy te sprawy załatwiali, a teraz ci... No to... Mają legitymację, mam bumagi i pieczątki. Przychodzą, tak. Robią swoje. Tak. Myśmy nawet się zastanawiali, do tej pory się zastanawiamy, czy ta słynna legitymacja, którą machał pan Przemysław W., czy ona przypadkiem nie była prawdziwa. Ja nie wiem, no wiesz, że i wiecie państwo, że w sytuacji, że przy operacji zdejmowania pana K, pana przestępcy, który biegał po Polsce z bronią i granatami, bronią maszynową i granatami, byli użyci funkcjonariusze CBA z legitymacjami SKW. Także no wiadomo, że to się robi pod fałszywą flagą. No próbowano też tego używać w moim akcie oskarżenia, że ja się powoływałem na znajomości w SKW. Nie, szanowni państwo, to już jest komedia. Ja to Bardzo chętnie będę wyjaśniał na tych salach sądowych, ale spodziewam się, że Wąsik z Kamińskim będziecie mieli więcej do wyjaśnienia, jak ja was poproszę. I jak długo pozwalaliście działać tym grupom, bo wiecie, nie wytłumaczycie się, dlaczego tak długo działa Wólka Kosowska i dlaczego żeście doprowadzili do 9 miliardów strat. Ale sam gang przebierańców działał sobie... Gang przebierańców. Wiecie, co nas najbardziej zabolało z Jankiem, dlaczego doszliśmy do wniosku, że musimy wam już tak dać mocno powiedzieć w dupę, bo wy, ten gang przebierańców chciał usiąść na lekach, czyli na tym, żeby ci ludzie najsłabsi, najbiedniejsi nie mieli tych leków w Polsce. To, co robił i to, co żeście kazali zahamować, Helper, czy to, co robił Kaszmarek. To znaczy zabierali leki i wysyłali za granicę ludziom najbardziej potrzebującym z domów opieki i z innych miejsc. Nie da rady, słuchajcie, tak funkcjonowała się rady. A teraz chcecie przejąć wszystkie magazyny, paliwa, część biznesu, prąd. Tylko im się wydaje. Na pewno nie. Im się wydaje, że te biznesy pozwolą im godnie żyć. Janek, nie, de facto będzie cały, oni zrobią, ty, ja nie muszę ci kazić, ale pokazałeś tę olbrzymią listę płac niezależnie, która funkcjonowała niezależnie od jakiej władzy. To był ruski świetny plan. Wszystko jedno, jaka władza, z paliw szły pieniądze. I tutaj to samo miało być z tymi bazami, magazynami paliw. Wszystko jedno kto, ta ośmiornica by się rozlała. Tak, znaczy to jest generalnie, to się ludziom wydaje, że to jest taka jedno, to jest jedna z form działalności Rosji. Przy tym jak robicie, drodzy Państwo, popatrzcie sobie na to, jak funkcjonowała Rosja na Ukrainie, jak funkcjonuje Rosja w ogóle w innych krajach. Wszędzie, gdzie funkcjonuje, się rozlewa korupcja. To jest taki warunek sine qua non działania Rosji. Oni wychodzą z założenia, że tworzą wszędzie kleptokrację, czyli rządy złodziei. I niektórym tym ludziom to się na końcu dopiero uświadamia, dla kogo tak naprawdę od początku pracowali. Oni bardzo szybko ślepną
bo chciwość ludzka nie zna granic. To znaczy, spora część tych ludzi jest do kupienia naprawdę za drobne pieniądze. To jest tak, że im się wydaje, że kilka milionów złotych ustawia ich. Tak naprawdę potem szybko zaczynają dochodzić do wniosku, że się za tanio sprzedali, ale w tym momencie są już daleko, daleko poza granicą, z której można wrócić. To też jest tak, jak to nie jest może tutaj miejsce, natomiast sporo mordów w Polsce, takich dosyć głośnych, politycznych, które miały właśnie miejsce wtedy, kiedy ludzie uwikłani w system postanawiali zachowywać się przyzwoicie, którzy w pewnym momencie dochodzili do wniosku, że a może jednak czas powiedzieć, jak było naprawdę. I nawet przyjąć karę za to, która się należy, ale po prostu postąpić jak należy. No i wtedy tacy ludzie ginęli. Natomiast w tym wypadku po prostu Rosja stosuje swój stary, sprawdzony sznyt, czyli po prostu tworzy gigantyczną korupcję i ona się oparła o szkielet tego, co było tutaj prowadzone przez 10. Zarząd GRU od lat 90. Czyli można to właśnie mówić tutaj o pewnej grupie ludzi, która no, doprowadziła wówczas do gigantycznej korupcji, która jak widać dzisiaj się czkawką odbija. Bo jakby popatrzeć na aktorów, drodzy Państwo, to stosują te same triki, które były stosowane 20-20 parę lat temu i teraz my tu znowu przywołujemy słynną maksymę Krawca, że Krawca poznać, drodzy Państwo, po śniegu. Wystarczy spojrzeć, jakie rozwiązania przyjęto w tej słynnej sprawie właśnie prywatyzacji części rafinerii Lotos, żeby zobaczyć, że na przykład jest to kopia mechanizmu korupcyjnego, który został użyty przy sprzedaży akcji inwestorowi Eureko w Polsce w latach 1999-2001, w której próbowano również dopuścić do sprzedaży PZU za pieniądze PZU. Było bardzo takie ciekawe rozwiązanie, też bardzo ekumeniczne, bo byli tam politycy lewicy, byli tam politycy akcji wyborczej Solidarność. Drodzy Państwo... Porozumienie ponad podziałami, Janku, to jest porozumienie... Tak. Dlatego powiedziałem, drodzy Państwo, o pewnych krokach, które czyni ta mafia dzisiaj, że ona jest bardzo ekumeniczna, to znaczy ona z natury rzeczy stara się, aby wszyscy zainteresowani byli jak najbliżej koryta z kasą, licząc na to, że po zmianie władzy nic się nie zmieni. No. Tym patentem było dawanie pieniędzy w ramach tarczy covidowej, antycovidowej. Też. Znaczy, to znaczy, drodzy Państwo, to jest tak, no na przykład firma, którą ja kieruję, dostała z tarczy antykowidowej 5 tysięcy złotych. Tak samo 5 tysięcy, w której jestem, dostała też 5 tysięcy. Tak, to jest 5 tysięcy i to była stawka dla tak zwanych normalnych, a nienormalni, drodzy Państwo, dostawali po 500, po 5 milionów i dostawali no te... Jest taki pan, który jest Ormianinem i tak bardzo zaraz jest zapisem, pan Tovmasyan. Tak, on dużo pieniędzy dostawał na organizację. Co prawda twierdzi, że wszystkie musiał dalej rozdawać, ale to jest taki człowiek, który bardzo popiera PiS niezależnie od rachunku ekonomicznego. Natomiast no, też jest oczywiście do przejrzenia się. Jakoś tak się dziwnie składa, drodzy Państwo, że ludzie, którzy popierają PiS, mają w tym swój interes ekonomiczny. No weźmy... Zaczęto straszyć pana marszałka Czarzastego, że tutaj są jakieś informacje dotyczące... że firm związanych z nim, które otrzymały pomoc covidową. Ja niczego nie sugeruję, o tym mówiono. Ale to jest, to nie, to chodzi, to Tomku, tu chodzi o to po prostu, że narzędzia korupcji przez tą władzę są stosowane w sposób straszny. Jarosław płaci nie swoimi pieniędzmi i płaci szczodrze. Szanowni Państwo, wydaje nam się, że pokazaliśmy, w jaki sposób zmienia się w Polsce prawo, czyli oni utworzą już ustawy pod konkretnych ludzi. Jest tak jak w słynnym dowcipie, jak Czukcza. Czukcza to jest odpowiednik naszego Słotysa z Wąchocka. Jest mnóstwo dowcipów o Czukczy. Niektóre są takie, drodzy Państwo, że nie możemy nawet na tym kanale opowiedzieć, ale jeden jest w miarę przyzwoity. To jest właśnie tego, że Czukcza w latach, czy za czasów Stalina, powiedział, że był w Moskwie i tam było po prostu mnóstwo plakatów, wszystko dla człowieka. I Czukcza tam opowiada, i Czukcza widział tego człowieka. I to jest...
Tutaj też jest wszystko dla ludzi, więc tutaj PiS jest bardziej taki pluralistyczny, jest wszystko dla ludzi PiS. To znaczy trzeba tak naprawdę, drodzy Państwo, wyrzec się godności, wyrzec się przyzwoitości i zapisać się do PiSu. Jest taki rysunek satyryczny. Pańska godność nie mam, jest pan przyjęty. I właśnie tutaj zapisywanie się do PiSu. Wiesz, to był taki dowcip jeszcze, jak mogę, był taki dowcip w latach PRL-u, jak górala przyjmowano do PZPR-u i pytano górala, mówiono, ale posłuchajcie, bo to jest jeszcze bardzo ważne, czy wy zaraz po 45 roku nie byliście w żadnej bandzie. On mówi, nie, to będzie Pierwszy Ros. I to jest właśnie tak. Także tak to przyjmowano go do PZPR. W każdym razie, drodzy Państwo, na koniec, no, tradycyjnie prosimy o komentarze i o zasięgi. Jak Państwo nie macie mediów społecznościowych, żeby nam udostępnić, napiszcie nam komentarz, pozdrówcie nas w komentarzu. To dzięki temu, drodzy Państwo, macie wiedzę od tych ludzi, którzy tam funkcjonują. A to też, też, prosi, też, też, też pro tego prosimy. Sporo rzeczy przychodzi na pocztę w tej chwili j.piński@protonmail.ch. Zapraszamy. Prywatność 100% gwarantowana. Trochę rodzin symetrystycznych dziennikarzy nam tutaj zgłoszono. Wszystko porozsyłaliśmy pytania do zainteresowanych. Bardzo dziękujemy. Wszystko się na razie potwierdza. Wszyscy, że tak powiem, okazuje się, drodzy Państwo, że jest tak, jak opowiadamy, że jest. Tylko że skala jest większa, to znaczy wszyscy państwo dziennikarze mają dziewczyny, którzy tak, wystarczy popatrzeć po prostu, co kto pisze. Mają dziewczyny, mają narzeczone, mają żony, mają dzieci w spółkach Skarbu Państwa, które po prostu otrzymują bardzo dobre apanaże. I wówczas się dzieje tak percepcja o tym, że rządzi PiS, zaczyna się ludzi, no bo jak w rodzinie są na przykład trzy osoby na państwowych stanowiskach z pensjami kilkadziesiąt tysięcy złotych, no to co tam człowieka boli 20% inflacji, prawda? Ten długopis od razu tak się zawiesza, prawda? Czy ta klawiatura już tak inaczej funkcjonuje. Jarosław Kaczyński, drodzy Państwo, podobno pytając o naszą sprawę ludzi, to po pierwsze o to, że my tutaj siedzimy i robimy to, co robimy, jak Szeherezada dzień w dzień, drodzy Państwo. To też nie jest nasze, Szeherezada to od wiewiórek, że jesteśmy jak Szeherezada, opowiadamy tą historię po prostu codziennie, żeby przeżyć. Coś w tym jest, natomiast tam właśnie tego, że Jarosław zadaje dwa pytania. Czy to się musiało tak skończyć? To jest raz. I drugie pytanie, które zadaję, za ile to się skończy? Więc powiemy, panie... Nie chodzi o czas, tylko chodzi za jaką kwotę. Ja chciałem mu czas podać, że przewidujemy, że za około 9 miesięcy skończymy z atakowaniem rządu i zajmiemy się opozycją. Więc... Ciągle dajecie za mało, naprawdę ciągle dajecie za mało i będziecie, wydaje mi się, że... I znowu zaczął przychodzić, ty to nie masz... Nie ma takiej mowy, szanowni państwo, my się nie skurwimy. Jeszcze druga wersja jest, drodzy państwo, naszego kolegi, który opowiada, że w takich sytuacjach należy zawsze pamiętać, że są jeszcze zmienne. Jak się uzgodni kwotę, trzeba potem jeszcze uzgodnić walutę, a na końcu trzeba jeszcze uwzględnić częstotliwość po prostu. Powtarzania tej. Jak sam twierdził, że do kwestii negocjowania częstotliwości nie dotarł jeszcze z nim nikt. Więc... Drodzy Państwo, więc no to zacznijmy. Rozpad Rosji, czyli temat, który w Polsce jest praktycznie nieobecny, a powinniśmy przecież mieć własne plany rozpadu Rosji, które powinny być forsowane. Wiecie, drodzy Państwo, jak coś wisi w powietrzu, to zawsze może kogoś natknąć do jakichś rozwiązań. Natomiast w Polsce, nie wiedzieć czemu, rządzi nami podobno antyrosyjska partia, ale jakoś się rozpadem Rosji nie zajmuje. W tym numerze szereg naprawdę ciekawych tekstów, jak zwykle zresztą. Na przykład jednym z moich ulubionych jest Lód i żelazo, historyczne inspiracje serialu Gra o Tron. Jest też materiał byłego agenta wywiadu na Rosję, który spędził, że tak powiem, na tym kierunku wiele lat, doskonale rozumie Rosję, jak Zachód uzbroił armię Putina, amerykańskie, brytyjskie, niemieckie źródła rosyjskich technologii wojskowych. To są te słynne sznury, na których kapitaliści się wieszają.
Oprócz tego biznes na jeńcach, na trzymaniu więźniów na okupu, zbijaniu w średniowieczu majątki. Dlatego te bitwy były mało krwawe, dlatego że bardziej opłacało się jeńców pojmać, niż ich zarzynać na polu bitwy. Na przykład legenda głosi, że Zawisza Czarny, słynny z Grabowa, nasz najlepszy towar eksportowy, bo wygrywał dużo turniejów i był najemnikiem, ale takim szlachetnym, co to w słusznych sprawach się najmował, zginął dlatego, że pojmał go Turek słaby, i gdy mu zabierał go Turek silny, no to Turek słaby, żeby nie być poszkodowanym, stwierdził: a gówno, będziesz miał nie okup, i rozwalił Zawiszy Czarnemu głowę. Tak chce legenda. Jak było naprawdę, to już się nie dowiemy. I jeszcze taki tekst redaktora naczelnego Historii bez cenzury, mojego brata Aleksandra Pińskiego, na biegunie pod kreską. Legendarny norweski podróżnik ukrywał się przed komornikiem na biegunie południowym. No, jest to dobry pomysł. Szanowni Państwo, polecamy. No i drodzy Państwo, zapraszamy też na wieści24.pl, a ja zapraszam na kanał Jan Piński Historia. Tam, drodzy Państwo, mnóstwo materiałów, tam się możecie dowiedzieć, kim był Piłsudski, że był agentem rosyjskim nie był. Był japońskim agentem i był agentem austriackim, współpracującym z tajnymi służbami Niemiec. Był agentem o pseudonimie Stefan II i był bardzo wkurzony, że nie ma numeru 1, bo numerem Stefan 1 był jego... jego kolega Walery Sławek miał numer 1 i był uważany za ważniejszego, co strasznie bolało ego pana Piłsudskiego. Był również, drodzy Państwo, tak naprawdę maturzystą, nie miał żadnego wykształcenia. Marszałkiem mianował się sam. Miał odpowiednik stopnia pułkownika. Pułkownika, brygadiera, no. Znaczy, takiego, ale to było takie stanowisko niewojskowe do karne bardziej. Bo legiony polskie w Austrii miały status taki jak wojskowa obrona terytorialna, też austriacka. One miały te stopnie, które się nie przekładały na austriacką armię, i on tam dostał właśnie status brygadiera jako ten szef pierwszej brygady. Bo to nie były legiony Piłsudskiego, jak później zresztą próbuję mówić, to były legiony polskie, w których Piłsudski miał jedną brygadę przez pewien czas. To też go bolało i dlatego kazał zamordować człowieka, który, Włodzimierza Zagórskiego, który tymi legionami dowodził faktycznie przez cały czas. I Piłsudski był jego podwładnym. I oni panowie się bardzo nie lubili. Nawet, drodzy Państwo, do tego stopnia, że Zagórski parę razy chciał się pojedynkować z Piłsudskim, ale ten nie chciał. Nie wiedzieć czemu, albo wiedzieć czemu, no bo krótko mówiąc, by przegrał. To jest taki, z tymi pojedynkami to jest problem taki, że nie wygrywa prawda, tylko wygrywa lepszy. To jest, drodzy Państwo, czasami prawda jest po stronie lepszego, ale nie zawsze. Szanowni Państwo, w razie zapraszam na Jan Piński Historia. Tam się dowiecie, drodzy Państwo, sporo rzeczy historii, a naszym zdaniem, jak mówił Józef Szujski, człowiek, który zakładał Stańczyków, to był taki think tank XIX-wieczny, który odczarował powstania w Polsce. Zła historia jest matką złej polityki. Bez zrozumienia tego, że na przykład powstania, wszystkie powstania, a najbardziej warszawskie, najbardziej styczniowe, były po prostu kretynizmami. No, warszawskie to było nawet zbrodnią. No, Państwo, jak spalenie całego miasta i złożenie w ofierze 250 tysięcy ludzi ma być usprawiedliwionym krokiem na odzyskanie niepodległości? Ale to, drodzy Państwo, na inny kanał. Zapraszam, Jan Piński, Historia, a ja mówię do zobaczenia.